Jest poniedziałek, 16 marca. Na termometrach jest obecnie 13 stopni Celsjusza. Słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Zaczynamy dzień od najważniejszych informacji. Proszę Państwa, wiadomość z ostatniej chwili. Rząd właśnie wprowadził ogólnonarodową kwarantannę. Dla dobra siebie i innych, zostańcie w domu. Wiesz, sobie tak myślę i postanowiłam, że wykorzystamy ten czas na pogłębienie bliskości i relacji. Myślę, że zaczniemy spędzać ze sobą więcej czasu, zaczniemy wspólnie gotować, sprzątać, wieszać pranie, oglądać wspólnie filmy, chodzić na spacery. I tak sobie pomyślałam, że może nawet zaczęłabym z tobą grać na PlayStation. Poznamy się na nowo, nasze serca znowu się połączą. Myślę, że to jest ekstra pomysł. Musisz tak głośno gryźć? To jest zupa. Zupa to jest. Ale ma kluski. Kluski ma. Chłopie, ty nawet jogurt gryziesz. W jogurcie, jakbyś nie wiedziała, też są owoce. Kawałki owoców, które też należy pogryźć. No tak, ale to był jogurt naturalny. Naturalny. Warszawscy naukowcy wciąż pracują nad szczepionką na koronawirusa. Niestety, mimo starań, wciąż wychodzi im bimber. Rozmawiamy z naszym ekspertem, co? Marianem Staranem. Myślałam, że to przeciąg, ale okazuje się, że to powietrze w twoim nosie wiruje. Możesz ciszej oddychać? A to niby co to ma być? Zgadnij, na co ci to wygląda? Na boskiego geja ze straczką i kiepską fryzurą. Dom z papieru, sezon 5. Koronawirus. Gdyby nie ten internet, to już bym dawno można było cipieć. O kurwa. Wiesz, powiem ci, że nawet są plusy tej całej kwarantanny. Właśnie odkryłam dno w koszu na pranie. A ty co? Od jutra dodatkowo rząd wprowadza obowiązek noszenia maseczek. O ich skuteczność zapytaliśmy naszego eksperta. Panie Mariuszu, jak to jest z tymi maseczkami? Dzień dobry Państwu. Odpowiedź jest prosta. Maseczki chronią nas przed koronawirusem tak, jak stringi zasłaniają dupę. Wiadomości z świata. Nasi wschodni sąsiedzi walczą z koronawirusem po swojemu. W Rosji zapalił się autobus z turystami z Włoch i Chin. Jak donoszą naoczni świadkowie, autobus jadący z Rzymu do Sankt Petersburga... To może się dzieje dlatego, że 2 lata temu przerwałam łańcuszek i nie wysłałam do 15 znajomych. 3 tygodnie mówią już, myj ręce, no. Kiedy kąpiel można będzie wziąć, ja się pytam. Jakbyś zauważył, to 2 dni się już do ciebie nie odzywam. Halo, słyszałeś? 2 dni się do ciebie nie odzywam. No słyszałem, no dziękuję. Moglibyśmy przy tym pozostać właściwie. A ty za takie z życia wyjęty? Ale
daj spokój, ta kwarantanna to mnie normalnie wykończy. Oglądałem taki program w telewizji. Koleś mówił, że aby podczas tej kwarantanny nie czuć się zupełnie odizolowanym i walczyć z tym koronawirusem, to trzeba dokończyć sprawy, no, na które wcześniej brakowało czasu. No, widzę ambitnie. I powiem ci, z każdym weekendem uświadamiam sobie, że koleś miał rację. I byłoby wszystko pięknie, ładnie, gdyby nie cholera jasna te sygnały z trzustki oraz wątroby. Nazywam. Halo! He? Halo! Ładnie się do ciebie już... Halo! Nie śmiej się, kurwa. Specjalnie się teraz śmiała, żebym obrywał ciągle w tych plecach. Powiedziesz tego, że razem obrywasz, nie? Tylko mamy się tak troszeczkę odsunąć. Nie, dobrze jest teraz, cicho. Bo tutaj lepszy jest plac. Cicho. Tak, tu. No.